Kolejny z ciekawych chińskich producentów, Ulefon. Co Ulefon prezentuje na MWC? No zobaczmy. Armor 23 Ultra. Cóż to urządzenie ma? MediaTek Dimensity 8020, całkiem fajne 12 GB RAM, 120-watowe ładowanie baterii pojemności ponad 5200. No okej. Okay. Kurczę, nie znoszę, słuchajcie, tych prezentacji Ulefona, bo wszystkie te telefony prezentują, nie wiecie czemu, na stojakach samochodowych takich, zobaczcie, do szyby. No co za dramat w ogóle. Nie wiem, kto, co autor miał na myśli, ale zrobili to już kolejny raz, bo w ubiegłym roku było dokładnie to samo. No, ani tego telefonu wziąć w rękę, ani pokazać. No, sorry, dla mnie trochę żenuła. Ale okej, no nie mnie to oceniać, nie chcą może, żeby pokazywać za mocno te telefony czy coś, no przecież nie będę wyrywał teraz jedną ręką z uchwytu tego telefonu. Ja myślę, że jak ktoś jest zainteresowany tego rodzaju konstrukcjami, to sobie doskonale poradzi, znajdzie i recenzje, i specyfikacje. Specyfikacje koniecznie u nas obejrzyjcie. Słuchajcie, no co ja mam wam powiedzieć, no chińska marka, chińskie telefony, wszystkie wzmocnione, jak każdy jeden. Spróbujemy się przejść, może tam jakieś klasyczne telefoniki też mają. No, dla mnie dramatycznie złym pomysłem jest pokazywanie telefonu w uchwycie samochodowym, no bo jak to zobaczyć? O, tu jeszcze pokazuję z ciekawostek kamerę endoskopową, zrobioną z telefonu. Można. Mają oczywiście smartfon z termowizją, żeby nie było. Mają również urządzonka robiące zdjęcia nocne, ale to znamy, to nawet mamy polskiego hamera od takich rzeczy. Mocarne, pancerne tableciki mają. Przejdę się jeszcze, tu mają bardziej klasyczne telefoniki, widzę. Chociaż nie, z tej strony jeszcze pancerniaki. Ten wygląda dziwnie znajomo, co? No tak, no, u nas go kupicie jako kamera Iron V. Co rekomendowałbym wam choćby z tego względu, jeżeli w ogóle chcecie taki telefon, że no będzie chyba mniej obsrywania się w razie czego, za przeproszeniem, z gwarancją, jakby się coś zepsuło. Note 18 Ultra, klasyczny telefon na Dimensity 720, średniaczek. Tu już mamy model Pro, który, o, tego chyba można nawet złapać w rękę, który ma Helio G99, zaginany AMOLEDowy wyświetlaczyk, 120-hercowy. 12 GB RAM-u, 108 MB z tyłu, aparat 32 z przodu. No, to już coś sobą reprezentuje. Spadł. 16 Pro, no ciutkę słabsza konstrukcja jednak, na waszym ulubionym Unisoku. Chyba tyle ze stoiska Ulefona, bo tak... Powiem szczerze, to nie jest tak, że ja wam odradzam zakup takich urządzeń, ale szukałbym alternatywy u nas w kraju, bo tak jak wam powiedziałem, jeden z tych modeli, które tu widziałem, akurat spokojnie kupicie jako hamera, więc ja bym wolał. O, to jest ciekawe, telefon z satelitą, widzicie to? A wiecie, że ta firma upada? No, tyle w temacie. Jest jeszcze gdzieś telefon zbudowaną, o, to właśnie, to wam chciałem jeszcze pokazać, bo w sumie po to tu przyszedłem. Telefon zbudowaną krótkofalówką, czyli takie fajne, telefon zbudowaną, o, to właśnie, to wam chciałem jeszcze pokazać, bo w sumie po to tu przyszedłem. Telefon zbudowaną krótkofalówką, czyli takie fajne, dwa w jednym. No, może mieć to sens, tylko akurat widzicie, się skubany rozładował, zatem, no, sorki winetu. W każdym razie jest też telefon, który ma funkcję krótkofalówki, taki pancerniak wzmocniony, telefon do roboty. No, to akurat może mieć sens, bo tu korki winę, tu w każdym razie jest tak dalej, a zaczyna się tak dalej, a zaczyna się liczyć, powiedzmy użyteczność tego urządzenia, No zakładając, że on się nie zepsuje, to być może się komuś przyda w bardzo specyficznych warunkach. No i na razie kończymy wizytę u Ulefona. Zobaczymy, co jeszcze znajdziemy w tej hali, bo tu jest sporo chińskich firm.